Cześć wszystkim, z tej strony Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, drugim już z The Angel of Darkness, z Tomb Raider The Angel of Darkness. I tak, moi mili, mamy dziwne ustawienie kamery, nie jestem w stanie z tym na chwilę obecną nic zbytnio zrobić. Tak więc po prostu sobie zejdziemy, naprawiłam, bo obejrzymy całą scenkę. No właśnie, namierzają nas! To źle! No i dobra. Okej, okay, jak widać, zamieszkany blok mieszkalny. Mamy już tutaj inną lokację. Natomiast możemy jeszcze, zdaje się, przesunąć tą szafę, żeby zblokowała przejście. Co by mieli więcej bawienia się. Czy mogę ja jeszcze tą szafę przesunąć tam? O, do drzwi? Niby bym mogła, ale chyba za mało ją przesunęłam. O, tak przed drzwi, że tak to ujmę. Więc jeszcze troszeczkę ją przesunę. Państwo drogie, poczekajcie chwilę, ja tutaj się próbuję uporać z tym, z zablokowaniem wam bardziej tych drzwi. No i fajnie. Dobra, w takim razie możemy się w tym momencie piąć na górę, że tak to ujmę, więc lecimy po prostu na górę. I teraz tak, tutaj kompletnie nic nie ma, rozumiem, to lecimy sobie dalej. Dalej wyżej i w ogóle. Oho. Oho. Oj, coś mi tutaj rzucili. Tak, coś co sprawi, że niestety... O Jezus Maria! Nie straszcie, panowie! Coś co niestety sprawi, że będziemy mieli coraz mniej tutaj powietrza, de facto. Powietrza właśnie do oddychania i tyle. Natomiast właśnie bycie złapanym tutaj jest moim skromnym zdaniem... Aha, potrzebujesz klucza, no spoko. Z tym, że moim zdaniem bycie tutaj złapanym jest dość ciężkie do odwalenia, szczerze przyznam. Ja wcześniej się specjalnie dałam złapać, szczerze przyznam, to nawet kurka wodna, jak specjalnie się właśnie dałam złapać, to chwilę zajęło im złapanie mnie dosłownie, więc spoko. Natomiast tak, widzę, że mogę to przesunąć, to przesuńmy. Dobra. Okej. Okay. I lecimy w takim razie dalej. Ja sobie będę skakała prawdopodobnie, bo ona jednak troszeczkę powoli wchodzi po tych schodach. Można było zauważyć w ogóle, że nam zaczęło brakować powietrza. No właśnie o to chodzi, że w momencie, w którym tu jesteśmy, to zaczyna nam powoli brakować powietrza. O! Fajnie! Nawet nie pamiętam, że to tu jest, szczerze przyznam, po prostu patrzę, o drzwi, wykorzystam sobie, ale to właśnie tak jest z reguły z tymi power-upami, że one są bardzo, że tak to ujmę, no ciężkie do przeoczenia w sumie, tak myślę, żeby było najlepiej powiedzieć. Nie wiem, do czego ta amunicja, szczerze przyznam, czekajcie, aż sobie normalnie bym zobaczyła broń. Do tego mam amunicji? Nie. V-packer o dużym rozrzucie, czyżby do strzelby? A tutaj do bateria do K2 Impactor, bateria elektryczna z funkcją gwałtownego wyładowania. No tak, bo przecież tutaj będzie jeszcze ten, nie detektor na Boga, tylko jak to się nazywa na Boga? Czekajcie, widziałam tam drugie drzwi. Aha, drzwi zablokowane, no spoko. Natomiast tak, tutaj już nam zaczyna brakować powietrza, smutna sprawa. Jeśli mnie kto pyta. Natomiast to też nie jest zbyt łatwe, żeby się tutaj udusić, szczerze przyznam. Przynajmniej nie wiem, ja tego nie kojarzę jako niesamowicie łatwe, żeby się udusić. I dobra, tutaj jest zagracone, więc nie przejdziemy. I teraz tak, aha, ja potrzebuję to przesunąć. No dobra. To chodź, przesunę cię. I tego bym chyba nie przesunęła w momencie, w którym bym nie miała power-upa, wydaje mi się. Więc, no ciekawie po prostu. Dobra, wobec tego cię przesunę jeszcze troszeczkę do przodu. Od co? Dobra, weź, że na to no wskocz. Dobra. I, o, przechodźże. Super. I dobra, jak to teraz wygląda z tej strony? Tutaj jest właśnie ta graciarnia cała, to nieważne. Tu jest, jak to się nazywa? Gaśnica. Okej. Okay. To w takim razie tutaj. Okej. Okay. I mamy powietrze, tak? Widzę, że w ogóle mi zeszło troszeczkę, jak to się nazywa? Troszeczkę mi zeszło... Ku
kurde, Bela, troszeczkę mi zeszło z życia. O, życia mi trochę zeszło, właśnie. Bo się chyba zaczęłam właśnie już troszeczkę dusić. Ewentualnie od zatrucia jakiegoś tym gazem. Aha, widzę, że tutaj też doszedł ten gaz już. Na chwilę obecną, szkoda. Trudno, bywa i tak. Dobra, i teraz właśnie będzie działała winda. Więc fajnie. I gdzie to było? Piętro, dwa piętra chyba niżej, co nie? Tak mi się wydaje. Czekajcie, wezmę sobie, o. Teraz się obrócimy i lecimy skorzystać z windy. Wobec tego, no wchodźże. Jestem na czwartym, to lecimy na drugie. Nie tak, tylko tak. O, w ten sposób. A może to właśnie było na trzecim? Ta, to chyba było na trzecim. No, tak więc... Chyba muszę wyjść, żeby tutaj móc skorzystać ponownie z windy. No, to było na trzecim. Dobra, to wobec tego na trzecie i lecimy. Okej. Okay. Co prawda trochę tam tracę na zdrowiu, no między innymi na zdrowiu, ale... nie, to nie było tutaj, to było po drugiej stronie. Okej, okay. Rozumiem, pojmuję i idę. Nie, no tutaj to wyłamałam drzwi. To gdzie były te drzwi, kurka wodna, którym były zablokowane? Czekajcie chwilę. Bo tutaj, no właśnie, tutaj jest graciarnia. Czyli jednak były niżej. Dobra, czekajcie, ja może sobie przejdę właśnie tak normalnie. O, że tak to ujmę. Już nie będę korzystała z tej windy, chociaż muszę przyznać, że ta winda jest przydatna. A, to tam było, widzicie. Dobra, złapała się. Trochę mało powietrza mi zostało, to trzeba przyznać. Dobra, wchodźże. Dobra, trochę mi powietrza, w sensie nie powietrza, tylko życia zabrało. Ale dobra, przynajmniej odzyskałam powietrze, co jest oczywiście plusem. Nie mogę w tym momencie zapisać, bo jest oczywiście animacja. Co zebrałaś, moja droga? Zebrałaś broń jakąś, tak? No spoko. Dobra, w takim razie sobie zbierz. Zebrałam sobie... Aha, to nie działa w ten sposób. Szkoda. Okej, okay, to o, w ten sposób. I jeszcze stąd zbierz. Zebrałam sobie czekoladę po prostu. I jeszcze amunicji trochę więcej. No spoko. I tutaj chyba nic więcej nie ma, wydaje mi się. No nic więcej nie ma. Dobra, wobec tego się już wracamy... normalnie, że tak to ujmę. Nie chciałam spadać. Bardzo nie chciałam spadać. Dobra, wobec tego. Poproszę windę. Ale widzicie, pierwsze słowo było dobre, że właśnie ten, że drugie piętro. Dobra, wobec tego i lecimy na czwóreczkę. To jest w tym momencie moim celem, moją misją, wydostać się na dach i zobaczymy, co się podzieje dalej. Bardzo mnie zadowala to, że mi się udało jednak naprawić te scenki, bo no byłoby mi niemiło skrajnie, gdybym została z takimi scenkami, które no tak wyglądają, a nie inaczej. Swoją drogą, oczywiście, że mi się myli kurka wodna z jedno z drugim. Chciałam zobaczyć, czy my mamy jeszcze... Chyba już nie mamy. Te klucze całe, które zyskałam wcześniej. Co to jest za drabina? Aha, tą drabiną mam iść. To sobie zapiszę i zobaczę, co jest z tej strony. Kompletny nic. Okej, okay, rozumiem. Będę bardzo często zapisywała. Zresztą jak to zwykle bywa w Tomb Raiderach, prawda? Co chwilę będziecie praktycznie widzieli tę kurka wodna, tą ikonę. Dobra. No, tak więc skaczemy i lecimy. O-o. Kucania? Mhm, tak, jeszcze czego. Dobra, kucania. Jak kucania? Które to kucanie? Czekajcie chwilę. Czekajcie, które to kucanie? Bo ja pamiętam, że się kucało jakoś, tylko którym? Altem? Nie, nie altem. Altem to nie. Shiftem? Nie. Kontrolem? Też nie. Spacją to na pewno, nie? Chyba, że... Nie. To nie tak.
Tym się kłócało. Tym nie, tym nie, tym też nie. Nie, to jest skórka wodna do otworzenia. Nie sprawdzę tego w ustawieniach, bo jest jakiś bug, że w momencie, w którym ustawienia włączam, to coś się chrzani i dzieją się dziwne rzeczy po prostu. ZCV, nie wiem, tylda, nie, no to nie będzie to. Kurde, Bela, które to było dokucanie? Ten? Któryś z tych? Nie. Jedynką! Kurka wodna. Jezus Maria, to ma sens, nie ma co. Dobra, lecimy. Aha, muszę przytrzymać. Porąbane jak projekt ustawy. Poplątane jak projekt ustawy. A, strzelają do mnie! Puśćcie! Mocy strzelają. Dobra, zapis. Bo się boję. Co ja mam tu zrobić na Boga? Aha. Takie o zejście jest, tak? Dobra, to się udało. Moje? No, już mordę. Nie strzelać, a nie, to nie jest ten. Ała, no kurka wodna, to nie jest kulturalne, to chciałam powiedzieć. Ała, jak mi życia zżarło. Czekajcie chwilę, życie. Może batona. Mamy tabletki lecznicze 20% zdrowia, mamy małą apteczkę 60% zdrowia i bandaże 40% zdrowia. To może małą apteczkę sobie zastosuję. W sumie. Dobra, co my tu mamy? Mamy tutaj batona. Sobie weźmiemy batona. Skoro już mamy. Co jeszcze tutaj jest? Wielkie nic z tego, co widzę. Szkoda. Trochę szkoda, jeśli mnie kto pyta. Ale dobra, przechodzimy wobec tego. Bum, choco, loco, wyważone drzwi. Tutaj też możemy wyważyć. Nie, możemy po prostu otworzyć drzwi. Tutaj, z tej strony, pojmaju. Tam coś jest. Ała, no gdzie, Chryste Panie? Jest tam amunicja. Ale ja bym chciała w ogóle jeszcze sobie zejść na dół, szczerze przyznam. Mamy tutaj drabinę, to bym sobie z niej skorzystała, skoro mogę. Wydaje mi się, że tutaj na dole nikogo zbytnio nie ma, aczkolwiek pojęcia nie mam. Dobra, czekajcie, spróbujemy. Tutaj widzę, że mogę przesunąć to, żeby sobie stworzyć podejście, w razie co, z powrotem na górę. Ja może nie będę zbytnio się do tej beczki przesuwała, bo kurka wodna, boję się, że mnie podpali. Szczerze przyznam. Tak więc sobie przesuniemy. O, no widzicie. Przy okazji złapaliśmy boosta. I tak, ja bym chciała zobaczyć, czy coś tutaj właśnie jest. Coś tu widziałam. Co to jest? To jest amunicja do czegoś. Cholera wie do czego. Wygląda trochę jak spray. Jakiś. Szczerze przyznam. I dobra, zobaczymy, czy coś tutaj jest w ogóle jeszcze. O! Apteczka! Czy tutaj jest w ogóle sprint? Nie pamiętam, szczerze przyznam. Tak, nie chciałam tego... Znaczy, nie, przepraszam, jest sprint, tylko że od pewnego momentu jest sprint, jeśli ja dobrze kojarzę. Więc póki co nie skorzystamy sobie ze sprintu, bo po prostu go jeszcze nie mamy. W ogóle czekajcie chwilkę, czy ja tutaj dam radę to otworzyć? Wiadostwo? Chyba nie. No, halo. Dobra, nieważne. Wobec tego idę sobie. Tutaj nic nie ma z tego, co widzę. To lecimy w takim razie tędy. I tutaj jest w ogóle właśnie jakieś przejście. Jedyneczką. I wchodzimy. Dobra. Aha, to jest właśnie to przejście, w którym byliśmy wcześniej. No spoko. To sobie bierzemy w takim razie apteczkę. Czy coś tutaj jeszcze jest intrygującego? Wątpię trochę. Dobra, wchodźże na to. Dobra. Dobra, okej. Okay. Wchodźże. Super. Zapis. Dobra, jestem sobie z tej strony. Cholera.
mówi, że chyba pokona tą przeszkodę. Możliwe, że wcześniej bym nie skoczyła tak daleko, chociaż pojęcia nie mam. Nieważne. W każdym razie udało się. Tak więc lecimy dalej. Wyżej i w ogóle. Dobra. Ucieczka przed prawem. Profesjonalna pragnę nadmienić ucieczka przed prawem. O, proszę. Nie zauważyłaś, szczerze przyznam. Dobra. I przechodzę dalej. Nie wiem, dokąd mnie to zaprowadzi, ale przechodzę dalej. Dwie pary drzwi. To pułapka. Aha, tutaj tych nie otworzę z kolei. No spoko. Szkoda. Bywaj tak. Aha, rozumiem. Dobra, powinnam dać radę tak po prostu. No, powinnam dać radę tak. No kurna raz, wyżej. O Jezu, to wchodzenie po schodach też jest okropne. Strasznie nie lubię akurat wchodzenia po schodach w Tomb Raiderze. Zło i podłość, jeśli mnie kto pyta. Dobra, mamy jakąś, o, drabinę. Co tutaj jest? Nic, okej, okay, rozumiem. Dobra, to chyba po drabinie, co? Na górę! Okej, okay, i to mnie gdzie doprowadzi, przepraszam mnie bardzo. Nie mam zielonego pojęcia, ale idę dalej przed siebie. O, żeż w mordę, że jeżę, ale to wygląda. Przepraszam bardzo, to wam pozwoliłem nie celować, trafiać i cholera jasna w ogóle strzela, że od tego zacznijmy. Tutaj muszę przejść, z tego co widzę. O Jezu, nie. O kurka wodna, tam są monety. Nie zauważyłam ich wcześniej. Bierz, że je. Dobra. O Jezu, chciałam skoczyć, a mi nie chce skoczyć Lara. Dobra, teraz. Wyszło. Czy to jest? Nie, okej, okay, rozumiem. Myślałam, że to jest coś do otworzenia, szczerze przyznam. Ale najwyraźniej nie. Dobra, weź się puść. Mamy dach. Fajnie, że mamy dach. Mamy jakieś leki na dachu. Okej. Okay. Mamy leki na dachu. No spoko. Czy ja tędy mogę coś zrobić? Chyba niespecjalnie. Okej. Okay. A tutaj były jakieś drzwi z tego, co widziałam. Nie. A to dalszy nic. Okej, okay, rozumiem. Co ja mam zrobić, cholera? Mam zrobić o tak? Nie. To nie o to tu chodzi. Czy ja nie powinnam przypadkiem, cholera jasna? Coś zwaliłam chyba. Jeszcze raz. Dajcie mi tu wejść. O. No patrzcie, tam jest cholera kolejne przejście, ale... Jakie mam tam przejść? Nie widzę żadnego... Nie widzę w zasadzie niczego, co by mi pozwoliło tam przejść, szczerze przyznam. No. Nie widzę niczego, co by mi pozwoliło tam przejść. Na pewno tutaj z drzwi nie da się skorzystać. No, raczej na pewno, niestety. Panie, chcesz mi pomóc? Panie tam w helikopterze? Jak? Zacięłam się zgoła. Przyznaję bez bicia. Zacięłam się zgoła. No. Nie, tak. To jest pewne. Dobra, nie wiem. Czekajcie, wczytam sobie grę. O, żeby sobie właśnie po prostu się przenieść i tyle. Tu przejść nie przejdę. Prawda, okej, okay, rozumiem. To co ja mam tutaj zrobić? A czy ja nie mam... O! Okej, okay, można i tak. Czyli tam było tylko miejsce, żeby sobie zdobyć leki jakieś, tak? Okej, okay, można i tak. Auć.
I nasz jedyny trop, tak? Ta karwier cała. Mieszkanie even to be out alone, Miss Croft, our streets are not safe anymore. Co jest? Mademoiselle Carvier, I have just come from Werner's apartment. And how is Werner? I'm afraid Werner is dead. Dead? Dlaczego na Boga znowu padła scenka? Nie pokazali scenki. O co chodzi, ja się pytam. Wiecie co, za chwilę do was wrócę w sumie. Dobra, moi mili, powracam do was, udało mi się naprawić. Tylko ja bym jeszcze chciała... Dobra, to pominiemy. Będę musiała jeszcze trochę zmniejszyć głośność mowy, na pewno. Who is it? Mademoiselle Carvier, it's Lara Croft. I need your help. Miss Croft, I recognize you from photos and Werner's description. Come in. Thank you. Naprawdę muszę zmniejszyć tą głośność mowy, bo normalnie mi bębenki wybuchną. Streets are not safe anymore. Mademoiselle Carvier, I have just come from Werner's apartment. And how is Werner? I'm afraid Werner is dead. Dead? Tak, swoją drogą, mamy tutaj nowy system, mianowicie mamy z dialogi, moi mili, i mamy opcje dialogowe. I teraz można prowadzić dialogi na różne sposoby, można albo dość brutalnie i często się to kończy źle, ewentualnie można je właśnie w taki sposób bardziej moralny, że tak to powiem, i wtedy postacie częściej mają do nas takie fajne podejście, że tak to im lepsze podejście mają do nas. I to jest spoko. Aha, z kontrolem. Can I get you anything? How was Werner killed? What happened? It's all a bit vague. I arrived at his apartment today from London. He was babbling with fear. He said he tried to contact you. He did. I never expected that. Not after Egypt. Werner has been fearful for his life. He accepted a commission 5 weeks ago. Since then he's been acting strangely, jumping at shadows. He even left a package with me for safekeeping. Package? His notebook. Addressed to you. Who was the commission from? The client's name was Erkhart. He wanted Werner to research something called the Obscura paintings. Werner approached me at my department at the Louvre. Were you able to help him? A little, I think. Poor Werner was clearly terrified. Werner didn't scare easily. He felt he was being stalked. He could well have been. The monstrum is running around Paris, according to the press. You mentioned Werner's notebook earlier, mademoiselle. His field notebook. He said he wanted you to have it if anything happened to him. If he left his notebook, he was spooked. You still haven't explained what happened. There was gunfire. That's all I can recall. Gunfire? Werner was shot? Did you kill him? I can't remember. It's all a blur. Miss Croft. I strongly suggest that you talk to the police. Mademoiselle, I was a good friend of Werner's. I didn't kill him. I didn't! If you say so. Do you have the notebook? I do. It's safe for the moment. I really am going to need Werner's notebook. Somebody killed Werner. You say you don't remember clearly what happened. Perhaps the police are right in suspecting you. I never killed Werner! I think you better leave, Miss Croft. The notebook? I'm not sure this is the right thing, but I must respect what Werner wanted. No, okay. The right choice, mademoiselle. Dobra, wobec tego. And now you had better go. The police will be here in a minute. Dobra, wobec tego. Policja będzie lada chwila, co jest bardzo ważną podpowiedzią. Mianowicie mamy bardzo ograniczoną... bardzo ograniczone tutaj... pole manewru, jeśli chodzi o, o właśnie przeszukanie tego mieszkania pani Margot Carvier. Dobra, i teraz tak, tutaj mogę przeszukać właśnie biurko, więc spróbujemy to zrobić, ale właśnie w zależności od tego, jakbyśmy poprowadzili ten dialog, ona by nam po prostu kazała spadać, a tak to właśnie nam sama przekazała ten notatnik. Cholera jasna, weź złap tą butelkę, proszę cię. I byśmy znaleźli ten notatnik w ogóle w kuchni. Okej. Okay. I już tu są, tak? Dobra, to w takim razie chyba zdążę przeszukać jeszcze jedną szufladę, wydaje mi się. Chociaż tutaj był właśnie ten notatnik, więc chyba spadamy stąd. Wydaje mi się, że tędy. Tutaj chyba też jest coś w ogóle do przeszukania.
Jezus, mam nadzieję, że mnie nie dopadną, szczerze przyznam. Nie, tutaj nie ma nic do przeszukania. Dobra, to po prostu wychodzimy w takim razie. I sio! Coś jeszcze pewnie mogłam znaleźć, ale już kij z tym. Szczerze przyznam. Paryskie getto. Kolejny dzień, 6 rano. No właśnie, kolejny mamy poziom, można powiedzieć, kolejną lokację. Chociaż tu właśnie poziomy, lokacje, to jest trochę inaczej podzielone niż w poprzednich częściach na pewno. No i dobra, wobec tego mamy metro, w którym sobie spała nasza Lara. Bo... czemu by nie? Dobra, wobec tego idziemy. Idziemy do wyjścia z tego wagonu. Znaczy właśnie to jest porzucony wagon metra, żeby nie było. Czy tam tramwaju. Nie mam zielonego pojęcia, szczerze przyznam. Natomiast no właśnie, jesteśmy sobie gdzieś. Tutaj są bezdomni jacyś. Sobie z nimi pogadamy może. Dzień dobry panom. Is this your pitch? All Paris is my pitch. Got any spare change? For a coffee? Maybe. I need to find a man. Then look no further, my petite. This is a particular man. Bouchard. Louis Bouchard. Know him? No. Never heard of him. Even for spare change? Go away, I never heard of him. So where could I ask? I could use a coffee. How about you? Try the Café Métro, in the Place d'Arcade. The owner might be able to help you. Knows all kinds of stuff. Sounds like my kind of cafe. What about the spare change, mademoiselle? I didn't say I had any. Welcome to Paris. No właśnie, troszeczkę... Lara się wycwaniła, że tak to ujmę. Dobra, natomiast ja bym chciała zobaczyć, bo my chyba mamy w tym momencie właśnie dostęp do tego notatnika całe. Eckart, klient, uważać. Louis Bouchard, przydatny kontakt, kupiłem od niego broń, dyskrecja zapewniona. Boję się wyjść z domu, monstrum sieje terror na ulicach. Usiłowałem skontaktować się z Larą w Londynie, brak odpowiedzi, nadal nie wybaczyła mi za Egipt. Malowidła obskura, 5 XV-wiecznych obrazów powiązanych z alchemią i czarną magią. Wszystkie zaginęły ukryte przez Lux Veritatis. No proszę. 5 rysin obskura, naszkicowane kopie malowideł. Zawierają nasze zaszyfrowane mapy miejsca ukrycia każdego malowidła? Matias Wasilej z Pragi. Przysłał mi 4 malowidła obskura. Nie chcę ujawnić 5 ryciny, żąda pieniędzy. Odszyfrowałem zaszyfrowane mapy w rycinach od Wasileja. Jedno z malowideł znajduje się w podziemiach Luwru, tam gdzie prowadzone są najnowsze prace archeologiczne. Carver mówiła, że ma w biurze przepustkę umożliwiającą dostęp do wykopalisk. Pod powierzchnią każdego z malowideł znajduje się metaliczny symbol. Trzeba zapytać Carver, czy w Luwrze mają aparat rentgenowski. Lux Veritatis, światło prawdy, tajny zakąt mnichów, wojowników, założony w XII wieku, który przed 600 lat temu ukrył malowidła obskura. Zakon rzekomo posiadał 3 okruchy z periaptu, artefakty mocy, kryształowe drzazgi w kształcie głowni włóczni, broń światła? Głowni włóczni, Jezus Maria. Lux Veritatis usiłowało rozbić kabało organizację czarnego alchemika, począwszy od XIV wieku. Lux Veritatis, związek z Nefilimami? Nefilimowie, z podań enochijskich, przeklęte potomstwo aniołów i ludzi mieszańcy, wytępieni w czasach biblijnych. Związane proroctwo, za pomocą złotego lwa film weźmie w niewolę istoty ludzkie i roztoczy władzę nad ziemią. Śpiące albo kubikum Nefili, dosłownie skrzynia albo komnata do spania. Uważa się, że mieści ona ostatniego nienaruszonego osobnika rasy Nefilimów. Najprawdopodobniej ukryta w Anatolii na terenie Turcji. Sandglif, jakiś artefakt mocy alchemicznej powiązany ze sobą czarnego alchemika z XV wieku. Brak szczegółów. 2 brakujące symbole są ukryte za podporą. Za podporą mówisz. O proszę, dobrze wiedzieć. A to jest ważna wskazówka, tylko że na później, rzecz jasna. Dobra, czy ja mam jakieś nowe przedmioty? Mam magazynek w ogóle, widzę. Oryginalny koniak, fajnie. Broń. Wektor. Aha, tu do tego nie mam w ogóle amunicji. A do tego mam nagle więcej. A, bo miałam magazynek po 12 naboi, tak? No dobra, i teraz przeładowała Lara. No spoko. Jak tylko wybrałam, że tak to ujmę.
jak tylko wybrałam po prostu, żeby się wyposażyć w ten pistolet. Dobra, weź, że się wespnij tutaj, moja droga Laro, i będziemy się bawić, myślę. No, raczej tak. Dobra, wobec tego, czy ja tutaj dałabym radę przejść na kuckach, czy niespecjalnie? Dałabym radę, okej. No i fajnie. Tylko, że ja się chcę wpierw apteczkę, moja droga. Dobra, i ponownie na kucki, przechodzimy na drugą stronę, bo na drugiej stronie jest kratka. A tak swoją drogą, jak chodzimy tak, to jeszcze chyba możemy... O, właśnie, się czołgać. To jest też fajne. Trzeba przyznać. Nie, nie w ten sposób, Laro. Dobra, okej. Okej, można i tak. A czekaj chwilę. A, dobra, czyli to mi nic nie daje. No dobra, wobec tego. Takie wskakiwanie, że tak to ujmę. Na ten, na... No na miejsca, w których byśmy chcieli być. A, w ogóle rozumiem. Chyba, tak? Była możliwość normalnie z tamtej strony wejścia tutaj. A ja stwierdziłam, że pchi. Ej. Stwierdziłam, że pchi, dokładnie. To ma sens, prawda? Tutaj widzę, że jest... Aha, dobra, w ten sposób. Okej, to w takim razie sobie zapiszę może. I lecimy! Dobra, pięknie. To się nawet ładnie udało. Chciałam właśnie tutaj się przejść. A, dobra, rozumiem. Tylko, że może ponownie sobie zapiszę, bo trochę się boję, jak to się skończy normalnie. Okej. O Jezu. Dobra, można i tak. Dobra, weź, że... Aha, nie możesz, okej. Nie możesz się wspiąć, przykra sprawa. Mało mi trochę zostało wytrzymałości, ale powinnam dać radę, wydaje mi się. Nie. Nie dałam rady. Szkoda. To wczytaj wobec tego. Jestem tutaj. Okej. Okej, to się udało. Tak więc biorę rzeczy, skoro już tutaj są. I weź wobec tego. I dobra, mogę zapisać grę w gruncie rzeczy. Dobra, udało się nawet ładnie całkiem. Dobra. O Jezu, nie tak. Wiecie co, w sumie może sobie wezmę... O, wczytam grę, w sumie. Aha. Nie F6, cholera jasna, tylko F9. No Jezus Maria. Dobra, na szczęście dali nam możliwość właśnie wczytywania gry, bo to normalnie momentami zło jest. Dobra. Okej. Sobie wezmę O. W ten sposób i... Jezu. Okej. Wejdź, że wejdź. No. Nie tak. Wejdźże. Co, masz za mało przestrzeni, cholera jasna, żeby tutaj wejść, serio? Czekajcie, weźmy, spróbujemy o w ten sposób. Haha! Dobra. I teraz możemy normalnie tutaj się przejść, przedostać. Się przejść, dokładnie. Uff, okej. Okay. Żyjemy, jesteśmy na miejscu, fajnie. No i mamy tutaj kogoś, z kim jeszcze można pogadać, więc sobie pogadajmy. So what are you, a city guide? That's right, I'm a city guide, all tastes and interests catered for. Good, I need directions. I'm trying to find a man called Bouchard. Do you know him? That's not a healthy kind of question to be asking. Don't tell me Paris is dangerous. Oh, we got all kinds of rough stuff here in Paris, including our own serial killer. Have you heard of the Monstrum, huh? You heard of him? Hmm. What do you really know about the Monstrum? Not much. The killings are very messy, grisly, no one's safe. Even Bouchard? Lady, no one, no exceptions. Have you heard what the Monstrum does to the victims? So how do I contact Bouchard? He won't have time for casual callers. Been having staff problems at his club, I hear. Bouchard runs a club? Yeah. Le Serpent Rouge, flashy joint. Why should losing staff be such a big deal?
Because these staff are dying on the job, messily. No one knows why or how. You don't think Bouchard's up to handling it? Keep your voice down. Bouchard can handle all he needs to. But this is something different. Something creepy. His people didn't die pretty. It's got him really shaken. Is it the Monstrum? Who knows for sure? I just tried to keep my nose clean. You should too. So you've no idea where Bouchard is? No. Well, I'm sure someone does. I'll ask around. Yeah, do that. Why don't you try Café Metro? What's a Café Metro? Nothing, man. Only the biggest loser in Paris. It's a joke. Forget it. Let me show you some of our local specialties. No thanks. Having to keep low, eh? That's hard. Especially with the cops being so trigger-happy. Should I give Bouchard your regards when I find him? No, don't do that. But if you are at a loose end, look me up. I'm sure we could find something diverting for you. You know, something special. See you around. No dobra, wobec tego. Mamy coś nowego, widzę, w notatniku, więc może sobie to sprawdzimy. Tak więc notatnik... Czekajcie, bo zawsze kurka wodna zaczyna się od początku samego, tak? Jezusie, przenajświętszy. Dwa brakujące symbole. A, że mówisz, że to... No dobra. Czyli to, powiedzmy, w tym kierunku jest właśnie znajdź klub Bouchard La Semperce Rouge. Czyli to w tym kierunku jest, cholera, są najnowsze te wpisy, tak? Czyli tamten wpis o tym, o ukrytym za podporą czymś, to jest... aha, wyszłam, a ja nie chciałam jeszcze wyjść. To nie, to się cofnij, moja droga. To jest najnowszy wpis, to jest najstarszy, przepraszam, wpis. No dobrze wiedzieć, ostatecznie. Tak, chciałam jeszcze zobaczyć, co jest z tej strony. Zapiszemy sobie w sumie. Ja już widzę, że są pieniądze. Tak więc biorę. Moje, nie oddam. Czy ja tutaj dam radę przejść? Chyba nie, bo nawet się nie wyświetla możliwość przejścia, więc trudno. I moi mili, ja myślę, że tak naprawdę w tym momencie sobie zakończymy drugi już odcinek z Tomb Raider The Angel of Darkness. Tak więc moi mili, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek ten wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie komentarz i jeśli nie macie pomysłu to na treść, to proponuję notatnik. Będzie mi niezmiernie miło podać, to jeśli chcecie wesprzeć kanał, linka macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. Dzięki wielkie i do usłyszenia następnym razem, mam nadzieję. Cześć!